Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, która jest operatorem programu WorldSkills i EuroSkills, podpisała porozumienie z trzema ważnymi technicznymi uczelniami w Polsce, czyli z Akademią Górniczo-Techniczną z Krakowa, z Politechniką Poznańską i Politechniką Śląską w sprawie wspierania inicjatywy organizacji zawodów EuroSkills w Polsce w roku 2027. Te zawody na poziomie europejskim skupiają 40 różnych branż zawodowych i w ramach tych branż młodzi ludzie ze wszystkich krajów europejskich ścigają się i rywalizują ze sobą. Są to branże takie jak tradycyjne branże, jak gotowanie, dekarstwo, stolarstwo czy sucha zabudowa, aż po zawody super nowoczesne związane z cyberbezpieczeństwem, mobilną robotyką, chmurą obliczeniową, przemysłem 4.0 i tak dalej. Do właśnie takich daleko zaawansowanych technologicznie konkurencji potrzebujemy zawodników, którzy się wywodzą ze studentów szkół technicznych. Lista sygnatariuszy i lista członków koalicji na rzecz właśnie organizacji EuroSkills 27 w Polsce będzie się poszerzać. To nie jest nasze pierwsze spotkanie. Dwa tygodnie temu w trakcie forum ekonomicznego w Karpaczu do tej koalicji przystąpiły firmy prywatne, a także Fundacja Perspektywy, znana z organizacji różnych rankingów, rankingów uczelni, a także rankingów szkół. Podpisujemy również tutaj w Katowicach, poszerzamy tą koalicję o Izbę Gospodarczą Nowoczesnych Technologii i przy następnych okazjach oczywiście ta koalicja będzie się poszerzać o kolejnych interesariuszy. Mamy bardzo silnego rywala, bo do tej organizacji tych zawodów również zgłosiły się Niemcy, a więc wszystko się rozegra między tymi dwoma krajami. Mamy nadzieję, że uda nam się stworzyć taką ofertę programową i organizacyjną, dzięki której to właśnie w Polsce te zawody będą zorganizowane.